To mogło skończyć się tragicznie. Kobieta pomyliła torowisko z drogą krajową numer 16 i dlatego na nie wjechała. Wszystko wydarzyło się dosłownie kilka minut wcześniej. Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że auto kobiety utknęło tam na dobre. Na pomoc ruszyli świadkowie nieskutecznie. Kiedy 61-latka zauważyła, że rogatki opadają, natychmiast opuściła pojazd. Dzięki temu nic jej się nie stało. Z samochodu został wrak, który uświadamia, jakiej tragedii uniknęła kobieta. Będziemy teraz wyjaśniać, dlaczego nikt nie poinformował kolei, aby zatrzymał nadjeżdżający pociąg. PKP opublikowało film ku przestrodze. W tym przypadku zabrakło przede wszystkim skorzystania właśnie z żółtej naklejki, która znajduje się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym. Trzeba więc o tym ciągle przypominać. I czy panowie wiedzą, gdzie dzwonić w razie potrzeby, jak coś takiego się dzieje? Nie mam pojęcia. Na każdym przejeździe kolejowym, proszę pani, są numery alarmowe. A w którym miejscu? Na podnośniku rogatki. To nawet moje 8-letnie dziecko wie. Warto zapamiętać, bo ta naklejka może uratować ludzkie życie. Mają trzy ważne numery. Numer przejazdu, numer alarmowy 112. Trzeci numer jest to numer, z którego możemy skorzystać, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia, ale na przykład jest usterka na przejeździe, która powoduje jakieś utrudnienia komunikacyjne. Wypadek zablokował ruch pociągów na linii Olsztyn i Ława na 4 godziny. Teraz kobieta poniesie konsekwencje. Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. 61-latka straciła też prawo jazdy. Kamil Dzięgielewski, Polsat News.